Cześć dziewczyny, jestem piękna Emma, a dzisiaj będę mówić o tym, jak ładnie wyglądać bez makijażu. Wskazówki, które Ci powiem, na pewno przydadzą się w szkole lub jeśli jesteś jedną z córek surowych rodziców, którym w ogóle nie wolno nosić makijażu. Dawno temu wierzyłam, że tylko cień do powiek i szminka mogą nadać mi ładny wygląd. Jednak teraz wiem, że to nieprawda, więc obejrzyj ten film do końca, a zobaczysz. Po pierwsze, nie zapomnij zasubskrybować kanał Sekrety Młodej Damy i kliknij dzwonek, aby zobaczyć nasze nowe filmy. Czy uczennica może obejść się bez makijażu i nadal ładniej wyglądać? Tak, oczywiście, oto 6 moich porad dotyczących urody. Pierwsza wskazówka: uprawiaj sport. Nic nie poprawia wyglądu dziewczyny niż naturalny rumieniec, więc ćwicz regularnie, a zobaczysz, jak błyszcząco będzie Twoja skóra. Druga wskazówka: oczyść skórę. Peeling nie tylko pomaga pozbyć się martwego naskórka, ale także aktywuje krążenie krwi, więc spróbuj zmieszać razem cukier z oliwką i nałóż ten peeling na twarz i usta, a następnie dokładnie opłucz. Zobaczysz, jak po tym zabiegu Twoja skóra stanie się bardzo miękka. Trzecia wskazówka: podkręć rzęsy szczypcami, aby wygląd był bardziej otwarty i zawsze wydawał się pełen. Użyj zalotki do rzęs. Bez tuszu do rzęs stworzy przyciągający wzrok efekt. Czwarta wskazówka: stylizuj brwi. Zawsze przecież przeczesz swoje brwi w górę, ale nigdy w dół. Dzięki temu będą wydawać się bardzo obszerne. Następnie nałóż lakier do włosów na szczoteczkę do brwi i utrwaj włosy. Piąta wskazówka: użyj szczoteczki do zębów na usta. Tak, nie zdziw się, pomoże to zdłuszczać powierzchnię ust i jednocześnie zapewni krążenie krwi. Twoje usta będą wyglądać na bardziej obszerne i nabiorą pięknego różowego odcienia. Szósta wskazówka: użyj balsamu do ust. To kluczowa część tworzenia ładnego wyglądu bez makijażu. Bardzo ważne jest również, aby spać co najmniej 8 godzin i nie surfować po internecie zbyt długo. Chyba nie chcesz chodzić po okolicy z czerwonymi oczami i zmęczona. A jeśli pojawią się siniaki lub wyreczki pod oczami, jest dla Ciebie dobry życiowy hack. Wystarczy nałożyć kostki lodu, wystarczy nawet 5 minut, z naparu miętowego na cienie i worki pod oczami. Pokrój liście, aby zrobić wywar, i zamroź w kostkę. Jeśli jesteś zbyt zajęta, aby zamrażać lód, w tym przypadku może sprawdzą się również ogórki, ziemniaki. Po prostu pokrój je w pierścienie i przyłóż do twarzy. Wypróbuj te proste sposoby na życie, a przekonasz się, że bez makijażu naprawdę możesz wyglądać ładnie. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, nie zapomnij kliknąć lajka i dzwonek. Może także podzielić się ze swoimi wskazówkami. Do zobaczenia później, dziewczyny. A tak, kolejna, najważniejsza wskazówka, abyś nie zapomniała częściej się uśmiechać. Jeśli Twój uśmiech emanuje pięknym i zdrowiem, zawsze będziesz wyglądać niesamowicie.